Punkty w tym meczu, mecz o trzecie miejsce, punkty zdobywa Beniamin Tomaszewski, Budowlani Lublin. I tym samym zespół z Lublina obejmuje prowadzenie 5-0. Niezaliczone. Tak więc stan meczu 5-0 dla Budowlanych Lublin w meczu o trzecie miejsce Mistrzostw Polski Kadetów Rugby 15. Co to?
I szybka odpowiedź zawodników Lechii Gdańsk, którzy meldują się na polu punktowym Budowlanych Lublin, zdobywając 5 punktów. Podwyższenie zaliczone. Kolejne 2 punkty dla Lechii Gdańsk. Stan meczu 7-5 dla zespołu z Gdańska. Przesunięty.
Obrońca na środek. Ręka bardziej z tamtej strony właśnie, bo tutaj skrzydło musi być. Tu bardziej na tą stronę, bo tu skrzydło musi być. Chyba, że to było na piątym mecie, to nie musi. Chodzimy przy grubowaniu, mamy piłkę dalej. Bo to się nie ma. Nie, bo nie ma. Jest przy Brawo! Ładnie, brawo, brawo! Daj! Let's go.
i Arkadiusz. Arkadiusz Dudek zdobywa 5 punktów dla Budowlanych Lublin. I w tej chwili 10-7 obejmują lublinianie prowadzenie w meczu o trzecie miejsce mistrzostw Polski kadetów. Na plecach musi podać na 0 punktów. On nie podaje. Dwa razy takie akcje. Tutaj tak samo teraz. Tutaj nie podaje. To nie chodzi. Ale to przed szarżą. Po to mogę 3 lata czekać. Ma tylko gol, zabiera 3 metry. Podaje piłkę na 7 metrów. Rozumiem, że ty byś tak zrobił, właśnie nie podał, nie? Ja bym do ciebie trochę strzelił. Co innego, jak idziesz prosto, facet nabiega, jest machnięciem wyprostowania. Ale tu, jak on biegnie z kosztów, facet go godzi? Podwyższenie niezaliczone. 10-7, taki jest stan meczu o trzecie miejsce pomiędzy zespołami Budowlanych Lublin i Lechią Gdańsk. Będzie martwiło skrzydłowego, jak on by dostał piłkę i nie doniósł, to wtedy, ale on nie dostał piłkę, ja miał obowiązek. Oskar. Błąd zawodnika z piłką, nie podał na 0 piłki. Koniec dyskusji. To jest tak, jak położysz, to jesteś królem, jak nie położysz, to jesteś królem. Masz takie przysłowie? No, przykładaj się na 0. Wczoraj to samo było. Mają i uważam, że dużo na dwie formacje patrzą, bo mają sprawniejsze niż mój. Ten Benka ustawiać gdzieś między środkowymi nie schodzi. Punkty na to. Dziesięć pierwszy środek jest błędem cofnięty środkowy. Środkowy biela albo gabentowy, albo ten. Ja się tu tak nie wiem. Ciężko wyeliminować też od środków w naszych zbójnych deprostowaniach. Za dużo odsłonia. I jeden i drugi środek. Za dużo strata. Powinno być na to i zobacz. Zawodnicy Lechii zameldowali się na polu punktowym, jednak piłka nie została bezpośrednio przyłożona do murawy i rozpoczną od młyna dyktowanego na 5 metrach zawodnicy Lechii Gdańsk. Dobrze, dobrze. Złap tego, złap. Kurwa, ja no już.
się przesunął. I tym razem skutecznie zawodnik Lechii Gdańsk przekłada piłkę, zdobywając 5 punktów. Podwyższenie skuteczne, zaliczone, 14-10 prowadzi zespół Lechii Gdańsk. Jak wam jest gorąco, to idźcie tam na ławkę w cieniu.
tak. To jest jedyneczko, bo on się znowu wada i widzę cały czas się wbija. Popchal go, bo chce skończyć grę. Bardzo zacięty mecz, punktu za punktu. Tym razem Budowlani i Lublin znajdują się na polu punktowym Lech i Gdańsk, zdobywając 5 punktów i jeszcze szansa podwyższenia wyniku. Lekarz na boisko proszony jest. Jest już. Tata, kibicujesz, to został zawodnika. Nie, ale to jest jego sprawa, został zawodnika. Polewać się wodą, ja się masłowym przed sobą. Polewać się wodą też. Prawą nogę ma pozycję dobrą. Co tam? Na mocy brak. Co? No ale teraz ma na blisko, to 30 metrów nie całe. Co to właściwie jest? Wejdzie! Idzie! Podwyższenie niezaliczone. Rzadko spotykana sytuacja, gdzie słupek odbija piłkę na zewnątrz boiska. 15 do 14 prowadzą zawodnicy Budowlanych Lublin w meczu o trzecie miejsce Mistrzostw Polski Kadetów. Się robił, nie wiem, że tam z dwoma.
Poprosimy ratownika medycznego na boisko. Grają! Mecz! To ja też wiem! No to tyle się dzieje! I w tym momencie sędzia główny dzisiejszego meczu. I rozpoczęła się druga część spotkania. O brązowy medal, stawką tego meczu jest brązowy medal mistrzostw Polski kadetów rugby 15 po pierwszej części spotkania. Zespół Budowlanych Lublin prowadzi 15-14. Dobrze wchodzi między dwóch i podać 3 metry przed podanie, a nie między nimi. Bo to jest tak. Dobrze. Ale chyba liniowy mu to sugerował. Liniowy mu nie może sugerować. Nie? Nie. Wiecie, kompletnie nie się nie znacie, ale dziamolicie cały czas. Pomylił się na kierunek, ale sędzia Bosny pokazuje przutnę brutalną grę. Koniec. Nie masz sędzia Bosny za nic nie poprawny. Spokojnie, bo zaczynam się denerwować. Ja widzę, że tu loża szydeczny na tej długości 105 metrów. Tak, loża szydeczny. Koniec, no, gwizdzę, akurat dzisiaj gwizdzę zupełnie nieźle. No. Zupełnie błędy tak parę. Dobrze. To nie dorzucił. Wejdź, Kuba. Dobrze. Rzut! 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 Musisz się podnieść całego. Dobra akcja, patrz. Tam gdzie był prosto wchodzi. On to on przewagi ten chłopak. On przewagi. No, to nie myślę, graty 1 czy 21? 1. Pewnie nie myślę, graty na a teraz ta akcja, ten, to to był 14 czy 12, gdyby biegali prosto, to by biegł w dziurę. Przeciąg. A bo jak wszyscy biegli w to, to się nadzią na szansę. Stój, Dudek! Dobrze! Na czwartą, nie tu! Tak na jednym, na tym kolanie wszystko poszło.
naprawdę do, ten Duduś powiedz, zapać i podać piłkę do obrońcy, no ale to nie, nie, nie wiecie o tym. Obrońca będzie troszkę bliżej, nie? Krzyknąć, podaj do mój piłkę. A ten tutaj, a, to jest szybko. Rozrzuć, rozrzuć! Rozstój! I jeszcze raz tam dalej zagrać. Szybciej! Powiem, że dziewiątka spowalnia potwornie grę. Rzuć, rzuć! Prostuj! Dobrze! Dobrze, brawo! Dobrze zrobił, bo miał piłkę w polu. Patrz, jaką przewagę mają, dlatego mają przewagę. Szybciej! Graj! Na polu punktowym Lechii Gdańsk. Maksymilian Pruchniak zdobywa 5 punktów. Podwyższenie niezaliczone, 20-14. Stan meczu o brązowy medal Mistrzostw Polski Kadetów prowadzą zawodnicy budowlanych Lublin. Karny, który kapitan Lechii Gdańsk zamienia na próbę kopu na bramkę i za chwilę dowiemy się, jaka będzie skuteczność tej decyzji.
Próba zaliczona. Kolejne 3 punkty dla Lechii Gdańsk. Stan meczu 20-17 dla Budowlanych Lublin. Daj Michała, prostuj Michała. Tak, tak. Znowu, ale wyszło.
5 punktów dla Budowlanych Lublin. Zdobywa Marcel Kowalek po bardzo solidnej akcji obu formacji Budowlanych Lublin. Zaliczone 25 do 17 prowadzą zawodnicy Budowlanych Lublin. Thank you.
Zabytek, Boże. Na Żaka Bardzo dobrze.
w obronie. Stanąć w obronie, nie palić. Szerzej. Janusz! Szerzej! Janusz, tyły trochę. Janusz, tył! Oni zrobili przód, nasz podnosił, zrobił przód, czyli przód, przód, pierwszy przez jest Lechi Linga. Ale bo ten nam przód już na przyspokistku. Nie, on puścił go. Uważam, że sędzia główny w tej grupy serca, w sensie uwagi naszego wiceprezesa. Ja nie obserwuję, patrzę, bo mi kamera rozwija. Dla nas. Nie jest wynik? Zostaw, zostaw ty. Nie ma. Nie ma, ej. Ty, chuju. Nie ma kasy, nie wolno. Nie, kiełbasy do plecy, czy jakoś to. Nie jest. Nie rusz. Nie wolno. Drugą połowę nasi grają trochę lepiej. Bo mi się wydaje, że grają ze słońcem. I Lechia, skupa. Dużo cięższa i skupa, ale gramy dużo, jakby próbujemy dużo lepiej. Słońce moim zdaniem też jest ostre, też swoje. Ale gramy lepiej, więc tak. Po raz kolejny znajduje się na polu punktowym, zdobywając 5 punktów dla Budowlanych Lublin. I podwyższenie skuteczne zaliczone 32 do 17 prowadzi zespół Budowlanych Lublin. A przypomnę, że jest to mecz o brązowy medal Mistrzostw Polski kadetów. Natomiast finał, czyli mecz o pierwsze miejsce, o złoty medal, zostanie rozegrany o 14:30 w dniu dzisiejszym. Ale podatek dochodowy to nam nawet sobie to tak, nie ma. Tak,
Ile jest?
I tym razem zawodnik Lechii Gdańsk melduje się na polu punktowym Budowlanych Lublin, zdobywając 5 punktów. Podwyższenie zaliczone i w tym momencie sędzia